Dzisiaj sponsorem spotkania jest firma Raiffeisen Solutions. Raiffeisen Solutions to jest taka spółeczka, która została wydzielona z Raiffeisen Polbanku, żeby zrealizować taki projekt, który się nazywa rkantor.com, czyli kantor internetowy. No i to miało miejsce powiedzmy 2,5 roku temu. No i co, kantor został ukończony. W tej chwili realizujemy kolejne projekty dla banku, dla Raiffeisen Polbanku. To, co wykorzystujemy w tej chwili, to ma niewiele wspólnego z tym, co wykorzystywaliśmy na początku, bo kiedy ja dołączyłem do tej firmy, to tam była no, Java 8, Java II, ogólnie takie raczej wiekowe technologie. W tej chwili została nam Java 8, JavaScript i niewiele więcej. Co tam, w tych projektach, które w tej chwili mamy, wykorzystujemy co, Spring Boota. Architektura jest taka no, dosyć rozproszona. Aplikację uruchamiamy na Dockerze w Swarmie. No ogólnie stack technologiczny, ogólnie jesteśmy otwarci na to, co ludzie przynoszą. Raczej chętnie adaptujemy się do nowych technologii, więc jeśli ktoś ma ochotę coś nowego dorzucić od siebie, czy to jest nie wiem, Kotlin, czy jakiś inny wynalazek, to jeśli potrafi usprawiedliwić tę technologię, to chętnie ją zastosujemy. No i co, i tyle. Zapraszam teraz na prezentację. No dobra, to witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie też z tyłu dobrze słychać. Ja nazywam się Arek Masiakiewicz. Mówi, że bardzo chcieliście przyjść, posłuchać o temacie, który mnie rzeczywiście też bardzo interesuje. A mianowicie chciałem wam dzisiaj opowiedzieć parę słów o takiej bibliotece open source'owej, która jest dostępna na GitHubie. Ta biblioteka nazywa się Rattle i tutaj widzicie, jest link do repo. Jest to biblioteka, którą kiedyś miałem przyjemność współtworzyć. Jest też właśnie na GitHubie, jest bardzo fajny wiki z ciekawą dokumentacją, taką dogłębną, jak działa ten Rattle. Dzisiaj nasze spotkanie planuję poprowadzić w ten sposób, że chciałbym wam pokazać tak naprawdę użycia tego Rattle'a, jak go można użyć w kodzie. I to będzie jakiś tam zbiór różnych przykładów pokazujących jego możliwości. I te źródła też są dostępne na GitHubie, na moim repo. Tu jest ten pierwszy link do mojego repozytorium. No dobrze, więc zacznijmy. Pokrótce może, czym jest ten Rattle, bo tak mówię, Rattle, fajny, coś tam, coś tam. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie tak jak czytaliście opis dzisiejszej prezentacji, opisałem to w ten sposób, że Rattle jest to, powiedzmy, pewnego rodzaju rozwinięcie Springa, dzięki któremu możemy tworzyć biny gdzieś na jednej maszynie i wstrzykiwać je gdzieś tam na innej. Czyli de facto możemy tak naprawdę mieć serwery rozproszone, nie wiem, w Anglii, w Stanach, w Polsce i generalnie te maszyny rzeczywiście ze sobą rozmawiają i z perspektywy dewelopera rzeczywiście to wygląda tak, jakbyśmy używali zwykłych, standardowych springów binów springowych. Przy czym tutaj, podobnie jak w Springu, generalnie właśnie auto-wajerowanie w cudzysłowie odbywa się poprzez interfejs. Czyli z jednej strony gdzieś tam tworzymy bina, który gdzieś tam implementuje jakiś interfejs, a z drugiej strony jak gdyby auto-wajerujemy też w cudzysłowie, teraz powiem dokładnie dlaczego, ten bin poprzez również interfejs. No dobrze, to może pokażę pierwszy przykład, żeby nie być gołosłownym, że coś takiego jest i działa. Załóżmy, że mamy jakiś interfejs. Tu akurat zakładam, że jest jakaś metodka, która będzie dodawała dwie liczby. Także bardzo prosty processing. No i mamy jakiś nasz serwis, który ten interfejs implementuje. Tutaj mamy ten przykład, tutaj mamy proste po prostu dodawanie. Tutaj to, co trzeba zauważyć, to jest to rzeczywiście, że to jest jakiś tam serwis, jest jakiś tam, powiedzmy, komponent springowy. Natomiast tutaj jest to adnotacja rattle'owa. To znaczy, mówimy coś takiego, że chcemy, aby ten serwis
był opublikowany, czyli żeby był dostępny gdzieś tam w świecie, to znaczy, że generalnie gdzieś tam ktoś, gdyby chciał skorzystać z tego serwisu, no to to jest, ten host będzie publikował gdyby ten interfejs i będzie można gdyby skorzystać z mocy obliczeniowej tego hosta i wywołać rzeczywiście tą metodę. Teraz pokrótce, jak to działa. Mamy takie narzędzie, które się nazywa Apache Zookeeper. Czy ktoś może słyszał, wie co to jest? Można trochę głośniej. Dobra, postaram się. Jest to takie bardzo fajne narzędzie właśnie od Apache, które umożliwia zapisywanie, można powiedzieć, nodów, rozumiem, powiedzmy w kontekście plików w takiej strukturze drzewiastej, tak jak to rozumiemy w systemie operacyjnym. Tutaj właśnie to się nazywają nody, znody. I generalnie to jest właśnie taka strukturka, która umożliwia właśnie zapisywania takich plików. W zasadzie możemy sobie przeglądać zawartość tego naszego drzewa albo zawartość naszych, w cudzysłowie, katalogów i plików. Bardzo podobnie jak to robimy po prostu w konsolce. I w momencie, kiedy odpalę ten nasz serwis, to znaczy odpalę aplikację, która będzie hostowała ten serwis, to to, co tu się dzieje, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to, powiedzmy, nasza aplikacja, ona się wystawia na porcie 8080. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj, przepraszam. Pod tym adresem, pod tą ścieżką, będzie wystawiony endpoint, który będzie udostępniał ten nasz serwis, tę naszą usługę, albo ten nasz bin, jak gdyby, który będzie mógł być gdzieś tam później wykorzystywany. Z ciekawych rzeczy to jest to, że ta ścieżka, czy też ten endpoint, to jest endpoint Hessianowy. Hessian jest to taka bioteczka, taki protokół, który umożliwia komunikację binarną. Czyli przykładowo, jeżeli mamy jakieś dwie aplikacje, które ze sobą rozmawiają, powiedzmy, po reszcie, no to generalnie jest tak, że mamy przykładowo klienta, który gdzieś tam wysłał sobie zapytania, oczywiście te zapytania są stringiem, później jest serwer, który gdzieś tam otrzymuje te zapytania i wysyła odpowiedź również stringiem, co jest bardzo fajne do debugowania, to znaczy słyszałem właśnie ostatnio bardzo ciekawe stwierdzenie, że cały internet to jest służy do debugowania, no bo ogólnie rzecz biorąc możemy sobie posłuchać treść komunikatu i zobaczyć tak naprawdę, co tam leci. Ale jak spojrzymy pod względem wydajnościowym, no to bardzo dużo czasu tracą maszyny na to, żeby właśnie serializować i zdeserializować te komunikaty. Natomiast tutaj komunikacja idzie po protokole binarnym, czyli takim, który jest bardziej zrozumiały dla komputerów. I ogólnie rzecz biorąc, gdzieś to były robione pomiary wydajnościowe, okazuje się, że no, Hessian jest tak o rząd wielkości szybszy niż właśnie REST, nie? Także ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zależy nam na gdyby wydajności, no to jest dobra droga, żeby właśnie ją zwiększyć. I teraz to, co się dzieje, to jest, czyli tak, jest wystawione gdzieś tam na tym porcie 8080, jest na tej akurat maszynie tutaj, jest wystawione jakiś tam endpoint Hessianowy. I teraz ten endpoint jest rejestrowany w tym Zookeeperze, czyli Zookeeper trzyma informację o tym, że taka instancja jest dostępna i można z niej korzystać. Tutaj, tak jak widzicie, jest, powiedzmy, jakiś tam UID, jakiś taki większe. Czyli tutaj mamy jakąś tam ścieżkę, ona się nazywa Services, tutaj jest nazwa tego naszego interfejsu, pełna kwalifikowana nazwa tego naszego interfejsu. I tutaj widzimy, że pod tą ścieżką mamy jakąś taką dziwną liczbę zapisaną. Zobaczmy, co ona kryje w sobie. Tutaj sobie pobraliśmy zawartość tego Zenoda, to się tak, powiedzmy, ładnie nazywa. To, co jest ważne do zauważenia, to jest to, że tutaj mamy, po pierwsze, rzeczywiście jeszcze raz powtórzoną nazwę naszego interfejsu. Natomiast ważniejsze, to, co nas interesuje, to jest to.
czyli tak naprawdę adres, pod którym ten nasz serwis, ta nasza usługa jest dostępna. I przypominam, to jest adres tego endpointu HSMowego. Port 0. Port 0. A, wiesz co? To jest, nie wiem dokładnie, co to jest. W każdym razie to, co będzie używane, to rzeczywiście ten cały adres. On będzie pobierany i później będzie używany. A jak to zaraz powiem dokładnie? Na razie to, co jest ważne do założenia, to to, że mamy serwis, który wstawia endpoint hasjanowy i się rejestruje w naszym zookeeperze, czyli to jest w naszym rejestrze usług, można powiedzieć. I teraz, jak odpalimy sobie naszego klienta, który będzie chciał skorzystać z tego serwisu, a jak to już pokazuję. Czyli tak, pamiętamy, tam mamy, jeżeli chcemy jakiś serwis opublikować, dajemy anotację @publish, czyli tak jakbyśmy dawali @bin przykładowo, czy coś takiego, czyli tworzenie bina. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy wstrzyknąć ten nasz serwis, no to dajemy anotację @discover, czyli tak jakbyśmy w nomenklaturze Springa powiedzieli, to jest @outwired. I tutaj już ogólnie możemy sobie używać ten nasz serwis. Tutaj generalnie używamy to w ten sposób, że czytamy sobie z konsolki dwie liczby i później odpalamy ten nasz serwis, przypominam, ten calc go zapisaliśmy, odpalamy ten nasz serwis, wywołujemy na nim metodę add, czyli sumuj nasze liczby i później dostajemy jak gdyby wynik tego sumowania. No i zobaczmy, czy faktycznie działa. Aha. Żeby udowodnić, że to nie jest żadne tam chachmęcenie czy coś takiego, odpalę Wiresharka i zobaczycie, że rzeczywiście ta komunikacja idzie. To było na porcie 8080. Dobra, więc tak, odpalmy naszego klienta. Tak, on się spodziewa tutaj dwóch liczb oddzielonych spacją, więc podajemy mu liczby 2 i 3. No i szczęśliwie dostaliśmy wynik w postaci 5. Proszę bardzo. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje po stronie naszego serwisu. Tutaj jest informacja, że dostał dwie liczby, 2 i 3 i liczy do nich sumę. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza komunikacja na porcie 8080. Proszę bardzo. Dostaliśmy tutaj wywołanie tego naszego endpoint hasjanowego. No to widać, że to są generalnie jakieś takie szlaczki, rybki i tak dalej. Czy to nie jest zdecydowanie protokół tekstowy. No i w odpowiedzi otrzymaliśmy również jakieś takie dziwne szlaczki. Także faktycznie ta komunikacja na tym porcie 8080 była i się powiodła. Więc widzimy, że działa. Fajnie, że zadziałało. Natomiast teraz pytanie, jak klient się połączył z tym naszym serwisem? No więc to jest tak, że zobaczcie tutaj jak naszą konfigurację tego naszego klienta. Tak naprawdę jedyna rzecz, którą dajemy konfiguracją, którą dajemy klientowi, to jest adres tego naszego rejestru usług. Czyli nie podajemy mu adresów konkretnych klientów, tylko podajemy mu jeden, jedyny adres, gdzie on ma tych usług tak naprawdę szukać. I to jest właśnie adres tego naszego zookeepera. Podobna sprawa ma się w przypadku naszego serwisu, to znaczy również my podajemy adres tego naszego rejestru usług, gdzie ma się zarejestrować i powiedzieć, że on tak naprawdę będzie udostępniał daną usługę. I tutaj tylko podajemy, na jakim adresie, czyli to jest ten self-adres, na jakim adresie, na jakim porcie ta usługa będzie chodzić i tam właśnie pod tym adresem w zookeeperze ten serwis będzie opublikowany. I tylko tyle. Nie ma żadnych odniesień do serwisów i tak dalej. W szczególności daje nam to taką zaletę, że gdybyśmy przykładowo chcieli zeskalować nasz serwis, no bo powiedzmy jest serwis, którego procesing trwa długo, potrzebny wiele maszyn, chcemy na przykład dynamicznie te maszyny dodawać i usuwać i tak naprawdę nie chcielibyśmy w żaden sposób ingerować ani w klienta, ani w tych dostawców usług, czyli w te programy, które będą rejestrowały swoje usługi, tylko po prostu chcemy postawić, wyłączyć, tak
transparentnie. No i rzeczywiście tak możemy. Znaczy, po prostu tworzymy kolejne serwisy, które mają dokładnie taką konfigurację, oczywiście dokładnie jak dokładnie, dokładnie się do tego self-adresu. Natomiast to, co pozostaje stałe, to jest oczywiście ten adres tego rejestru usług, gdzie te serwisy się będą rejestrowały. W szczególności to na razie... Albo nie, tego nie będę usuwał. W szczególności mogę odpalić serwis. Pokażę wam, co on ma pod sobą. To jest wywołanie naszego serwisu, serwis na przykład jar, gdzie podaję mu, po prostu zmieniam mu port. Teraz chcę, żeby on się zarejestrował na porcie 8060. No i podaję mu po prostu, że to rzeczywiście ten adres, self-adres się zmieni, ten port się zmieni, tak? Natomiast on pociągnie sobie z tej konfiguracji, pociągnie sobie adres z Zookeepera. No to odpalam kolejny serwis. Startuję. No i teraz zobaczmy. Pod tą naszą ścieżką, gdzie jak gdyby są rejestrowane usługi Calculator Service, mamy teraz dwa nody, dwie ścieżki. Czyli jedna to jest to, która już była wcześniej uruchomiona z IntelliJ-a, a druga to jest ta nowa. Zresztą możemy zobaczyć. Czyli to jest ta pierwsza. Tutaj widzimy, to jest port 8080. Proszę bardzo. I zobaczmy jeszcze drugą. To była 1C7, to była ta pierwsza, ok. Odpalamy. I co tu mamy? Jest ten adres, jest. Proszę bardzo. Mamy rzeczywiście nowy adres na porcie 8060. Ale zobaczymy, co się stanie, jak odpalimy jeszcze jeden serwis. Tym razem na porcie 8070. Miejmy nadzieję, że nie będzie dużego zaskoczenia. Nie ma. To dobrze, czyli widzimy, że kolejna instancja wstała, kolejna instancja się zarejestrowała w tym naszym centralnym rejestrze, czyli daje nam tą możliwość jak gdyby skalowania tego naszego serwisu. Oczywiście, jeżeli na przykład teraz usunę, czyli wyłączę ten nasz serwis, który odpaliłem wcześniej w IntelliJ-u, to powinniśmy zauważyć, że powinno pozostać tylko dwa nody i tak rzeczywiście się stało. Sprawdźmy tak na wszelki wypadek, czy to są faktycznie te nody, które nas interesują. Czyli przypominam, 8060 i 8070, to co odpowiedziałem w konsolce. Tutaj mamy 8060. I zobaczmy ten drugi. Powinien być 8070, prawda? I tak rzeczywiście jest. Czyli 8080, ten serwis, który odpaliłem z IntelliJ-a, no już się wyłączył, już go nie ma, już się wyrejestrował z Zookeepera. No i dobra. No i teraz powiedzmy, że chcemy sobie... Będziesz? Nie będziesz. No nic. Powiedzmy, że chcemy sobie jeszcze raz coś posumować. Tutaj na razie widzimy, że jest pusto. Nic się nie dzieje. No i zobaczmy, weźmy powiedzmy 4 i 5. Takie dwie liczby sobie sumujmy. Dobra. Sumował. I teraz gdzie to poszło? To poszło na tą drugą maszynę. Nie? Spróbujmy jeszcze raz. Powiedzmy 5 i 6. Sumował. I tym razem poszło na tą pierwszą maszynę. Dobra. To zobaczmy jeszcze raz. Powiedzmy 8 i 9. Poszło znowu na tą drugą. Czyli widzimy tutaj pewną prawidłowość, że te nasze zapytania są równolo odbalansowane pomiędzy dostępne hosty, tak? Tutaj akurat standardową strategią load balancingu jest round robin, czyli po prostu po kolei wybiera kolejne instancje serwujące naszą usługę. No i dzięki temu możemy równomiernie rozłożyć to obciążenie. Rzecz, o której... Słucham? Tak, tak. To robi Zookeeper. Przepraszam, to robi Rattle.
A jak robi? Więc działa to w ten sposób, że klient, czyli tutaj to nasz kliencik, gdzie on jest, pobiera sobie jak gdyby poprzez tutaj ma informację, to też jest anotacja RDL-owa, ma tą informację, że powinien uderzyć do tego centralnego rejestru, czyli do Zookeepera, pobrać sobie, wie dokładnie jaki serwis, o jaki interfejs mu chodzi, pobiera sobie właśnie gdyby tą ścieżkę, czyli konkretnie tą ścieżkę pobiera sobie te nody i później on sobie zapamiętuje jak gdyby lokalnie i później spośród tych dostępnych nodów wybiera sobie po prostu po kolei kolejne instancje. W przypadku, kiedy będzie nastąpi jakaś zmiana w tej ścieżce, czyli dodamy nowy serwis albo jakichś powodów zostanie usunięty, czyli na przykład będzie jakiś problem w połączeniu albo po prostu zostanie usunięty, wówczas Zookeeper automatycznie poinformuje klienta, że taka zmiana nastąpiła i wtedy on sobie po prostu usunie tą maszynę ze swojego zbioru dostępnych maszyn i już nie będzie brał pod uwagę tego adresu. Natomiast sama komunikacja, to znaczy tak, bo wiemy, że klient pobrał sobie te adresy, te dostępne instancje, wybrał sobie konkretną poprzez tą strategię round-robinową i teraz samo wywołanie tej naszej metody add, czyli samo uderzenie już, że prośba o policzenie tej naszej sumy idzie już bezpośrednio do tego danego hosta, do maszyny. Czyli Zookeeper tylko i wyłącznie służy jako informacja, gdzie są tak naprawdę te dostępne usługi, natomiast później już komunikacja jest bezpośrednio z serwisami naszymi. Po Hessianie, czyli tym protokołem binarnym. Czyli dzięki temu już mamy taką bezpośrednią komunikację klienta z naszymi serwisami. Dobrze. To na razie wyłączę naszego klienta. Wyłączę nasze serwisy. Tutaj oczywiście powinniśmy mieć 0, jest OK. I teraz pokażę Wam kolejne fajne feature'y. RDL-a. To, co się pojawiło, to jest ten modulik Client with Service. Różnica w porównaniu z poprzednim przykładem jest taka, że tutaj mamy zarówno kod klienta, czyli tutaj mamy tu naszą usługę, tę naszą anotację Discover, wstrzykujemy ten nasz kalkulator serwis, no i mamy ten bin, który publikujemy, który udostępnia jak gdyby implementację tego serwisu. No i mamy tutaj konfigurację, która też się troszeczkę zmieniła. Tutaj pierwsza linijka jest bez zmian. To w zasadzie też jest bez zmian, tutaj jedynie mówimy, że na porcie 8050 chcemy tą naszą usługę jak gdyby opublikować. Natomiast to, co jest nowego, to jest ta linijka. To jest flaga, która mówi, czy RDL ma być włączony, czy ma być wyłączony. Jeżeli nie ma tej flagi, oczywiście jest domyślnie włączony. Co możemy sprawdzić? Czyli w momencie, kiedy uruchomię tą naszą aplikację, to powinien nasz serwis się opublikować jako dostępny w Zookeeperze. Sprawdźmy to. Rzeczywiście tak jest, pojawił się nowy, może z ciekawości zobaczymy, czy adres się zgadza, pojawił się nowy wpis. No i rzeczywiście tak jest, mamy adres 8050. No i mamy tak naprawdę tutaj znowuż pytanie klienta o to, żeby podać kolejne liczby, czyli podajemy znowuż 5-6, chcemy zobaczyć, czy działa, działa. Tutaj mam od razu logi naszego serwisu, dlatego że to jest na tej samej instancji, na tej samej aplikacji. No i oczywiście mamy już odpowiedź z klienta, że udało mu się otrzymać sumę i suma wynosi 11. Co możemy jeszcze raz potwierdzić, nasłuchując na tym porcie. Tylko tym razem jest to 80, 50, tak? Już pamiętam? Tak. Dobra. Teraz sobie nasłuchujemy, powinno nam się udać strzelić.
Był strzał, zobaczmy. Czemu się to... Sorry, bo nie zastosowałem. Ajko, muszę zrestartować Wireshark'ę. Dobra, jeszcze raz. TCP port 8050. Dobra, to jeszcze raz uderzamy. Dobra, i patrzymy. Super, jest. No, na razie zastopuję. Zobaczmy, że no, standardowo, tak jak wcześniej, tak? Było odwołanie do tego naszego, do tej naszej ścieżki. Tym razem na porcie 8050, to jest ta różnica. Więc wszystko w porządku. Dobra. Na razie... No, chodź tutaj. TCP port 8050. A, muszę go zrestartować. Dobra. Dobra. I teraz to, co zrobię, to ustawię flagę na false. Czyli powiem, że nie chcę używać tak naprawdę z jakichś względów Ratela. I to, co teraz się powinno zadziać, to jest to, że ta anotacja addiscover powinna zadziałać dokładnie tak jak anotacja addAutoWired. Czyli powinna wstrzyknąć z kontekstu springowego ten nasz bin calculator service. No i generalnie publish to powinien zadziałać tak jak qualifier, czyli to powinien ten simple calculator, czyli ten calculator service powinien być zwykłym binem springowym. Zobaczmy, czy tak się stanie. Czyli przypominam, tutaj mamy, to jeszcze było jakieś, przy kończeniu pewnie były. Jeszcze raz. TCP port. Dobra, jesteśmy przygotowani. Teraz dajemy nasze dwie liczby. Teraz w Wiresharku nie powinniśmy zobaczyć kompletnie nic. To znaczy teraz komunikacja po sieci w ogóle nie powinna się zadziać. Wszystko powinno się zadziać jak gdyby w ramach kontekstu Springa. Zobaczmy. Rzeczywiście serwis powiedział, że dostał dwie liczby 5 i 6. Klient powiedział, że fajnie udało się wysumować. I teraz uwaga, chwila prawdy. Tak. Po sieci nic nie poszło, czyli tak naprawdę wszystko się zadziało tak jakbyśmy byli wewnątrz jednego kontekstu Springa, tak naprawdę. Tutaj Ratel ma jeszcze jak gdyby dwie takie opcje konfiguracyjne, czyli możemy sobie powiedzieć, możemy ustawić na connection timeout i read timeout dowolnie. Domyślnie jest z tego co pamiętam 30 sekund. Te wartości są w milisekundach. Dobrze. To zobaczmy, co dalej nam Ratel daje. Zaktualizujemy sobie nasze repo. I tutaj mam kolejny przykład. Tutaj mamy. To jest podobny przykład, czyli mamy naszą anotację discover, ale pojawiło się coś nowego. Anotacja @cacheable. Ogólnie serwis pozostaje ten sam, nic się nie zmienia. To jest to jedyna różnica, to jest właśnie tutaj w kliencie. Anotacja @cacheable, pewnie tak jak się domyślacie, mówi Ratelowi, że chcemy, aby te nasze wywołania były w jakiś tam sposób cacheowane. Czyli przykładowo, jeżeli podamy do sumowania dwie liczby typu 2 i 3, to później, jeżeli jeszcze raz te liczby się pojawią, no to chcemy, żeby Ratel nie uderzał do naszego serwisu, bo być może nam zależy na przepustowości, być może nam zależy na tym na łączu, żeby go tak za bardzo nie obciążać, tylko chcemy, żeby po prostu sobie wziął gdzieś tam z lokalnego cache'a. No i spróbujmy to zobaczyć, czy tak się rzeczywiście zadzieje.
Nie mamy żadnych serwisów zarejestrowanych, tego zarejestrujemy. Dobra. Udało się zarejestrować, super. Włączmy naszego klienta. Dobra, mamy. No i powiedzmy, dajemy dwie liczby. Tutaj na razie w konstrukcji oczywiście nic nie mamy. Dajemy dwie liczby, super, udało się je sumować. W kliencie również widzimy, że dostał te dwie liczby i je sumuje. No i teraz zobaczmy. Jeżeli podamy mu jeszcze raz te same dwie liczby, czyli 2 i 3, to teraz, przypominam, tutaj mamy tylko i wyłącznie jeden wpis. No i generalnie jeden wpis powinien pozostać. No i zobaczmy. Znowuż mamy sumę, rzeczywiście jest poprawna. No i znowuż mamy tylko i wyłącznie jeden wpis, czyli nie było tego drugiego uderzenia. Natomiast w przypadku, kiedy uderzymy o jakieś nowe liczby, typu 4 i 5, to w tym momencie powinniśmy uzyskać strzał i rzeczywiście ten strzał jest. Widzimy, że serwis obliczy teraz na dwóch nowych liczb 4 i 5 tą sumę. Czyli widzimy, że ta anotacja cache'owa rzeczywiście nam zadziałała. Dobrze, idźmy dalej. Pojawił się kolejny moduł, client with retry. Różnica w porównaniu z poprzednim przykładem jest taka, że tutaj pojawiła się kolejna anotacja, retry policy, którą również dajemy w kliencie. I on to generalnie mówi tyle, że w momencie, kiedy otrzymasz dany wyjątek, tu pokazujemy jaki, to wtedy spróbuj powtórzyć tyle razy, w tym przypadku 7, to wywołanie, ten strzał w odstępach takich, czyli poczekaj pomiędzy kolejnymi strzałami 4 sekundy. No i zobaczmy. Parametryzować w jakiś sposób tą linkę, bo w różnych środowiskach różnie może być ze stabilnością i w jednym środowisku spodziewałbym się, że to szybko mi jednak odpowie, no ale w sam takie środowiska, gdzie jednak może to parę sekund zająć, dla mnie to jest ok. Wiesz co, no tak, oczywiście możesz tutaj ustawić, nie wiem, wartość, jaka Cię interesuje, typu, nie wiem, 30 sekund, tak, jeżeli to Cię interesuje. Tak, ale chodzi o to, żeby miał to w jakimś pliku takim parametryzowane dla administratora. Okej, wiesz co, znaczy powiem Ci tak, tutaj jako, że to jest, anotacja, no to tutaj musi być stała, natomiast to, co Cię chyba bardziej interesuje, to jest już, pokazuję, gdzie to było, chyba tutaj. Tak, możesz parametryzować te dwie opcje, czyli timeout na połączeniu i timeout na readzie, czyli tu możesz powiedzieć, że no wiesz, że generalnie ten klient to tam długo odpowiada czy coś, tutaj możesz po prostu mu zwiększyć ten timeout. Ale czyli na wszystkich, nie? Na wszystkich polach. Tak, tak. Nie możesz per konkretna instancja, nie. W ten sposób rzeczywiście nie może brać. To znaczy... Retry stosujesz w momencie przeszukiwania, a możesz to sobie sparametryzować na poszczególne metody i to by było... Tak, to znaczy to jest tak, że... A, poszczególne metody, nie. To jest tylko per interfejs, czyli per usługa rzeczywiście. Natomiast per metoda nie. Jeszcze nie. Czytać kilka razy pewnie tą samą, tak jakby... Ten sam interfejs, tylko z inną konfiguracją. W różnych miejscach kodu, tak. Tak, w ten sposób rzeczywiście mógłbyś to zrobić. Odpowiadając do Ciebie, można dla wszystkich. Dobra, czytuję naszego retry'a. Zobaczmy, jak on działa. Czyli tak, ja zasymuluję taką sytuację, że nie mam żadnej usługi, która jest dostępna. No i spróbuję odpalić tego mojego klienta. Zobaczymy, co on zrobi. Odpalam naszego klienta. Łączy się od razu kipera, żeby pobrać w zasadzie
pobranie będzie nastąpi dopiero też takie lazy, czyli w momencie dopiero wywołania tej metody, tej usługi. O, i tutaj widzimy. Generalnie próbował, ale mu się nie udało. I tutaj robi retrye. No instance named calculator service. Retrying. Dobra. To teraz odpalamy ten nasz serwis. Dobra. Oczywiście w Zookeeperze ten serwis zarejestrował. No i widzimy, że po którymś tam retry udało się rzeczywiście tą sumę uzyskać. Czyli retry bardzo fajnie zadziałał. Dobrze. To teraz zobaczmy kolejną rzecz. No dobra, a co w przypadku, kiedy chcielibyśmy jakoś mieć kontrolę nad tym, co tam się tak naprawdę pod spodem dzieje, czyli wywołujemy gdzieś jakieś usługi, być może mamy jakiś łańcuszek wywołań, czyli nie wiem, mamy klienta, który woła jakąś usługę, ta usługa woła jeszcze jakąś usługę, a tamta usługa jeszcze jakąś usługę woła, czyli mamy taki łańcuszek, no i w pewnym momencie okazuje się, że gdzieś coś się zaczyna spowalniać. No i teraz pytanie, jak namierzyć ten wątpliwy element w tym naszym łańcuchu. No więc Rattle rzeczywiście daje taką możliwość monitoringu, a mianowicie tutaj mamy klienta naszego, czyli tutaj w zasadzie się nic nie zmieniło. Natomiast doszła jedna rzecz. Mamy tutaj nowy komponent, który implementuje interfejs Remote Service Call Listener, który ma dwie metodki, Remote Service Called i Remote Service Responded. To działa w ten sposób, że Rattle w momencie, kiedy jakaś usługa jest zwołana, strzela eventy, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwisu, czyli tej drugiej końcówki. No i tak jak tutaj widzicie, akurat ze strony klienta mamy wołanie w momencie, kiedy jest gdyby moment wystrzelenia naszego zapytania do naszego serwisu i tutaj dostajemy w tym momencie ten event, to zdarzenie. No i dostajemy zdarzenie w momencie, kiedy otrzymujemy odpowiedź od naszego tego serwisu. I tutaj również otrzymujemy ten nasz event, no i go po prostu logujemy. Jedyne co robimy, to logujemy te dwa zdarzenia. I tak samo po stronie serwisu. Te dwa zdarzenia możemy sobie gdyby nadzorować, czyli tutaj mamy, tak jak wcześniej, nasz serwis, tu się nic nie zmieniło i mamy znowu serwis instance called, czyli jest to zdarzenie, które jest wystrzeliwane w momencie, kiedy ten nasz serwis otrzymuje żądanie przetworzenia czegoś, no i jest drugie zdarzenie, które jest wołane w momencie, kiedy serwis odpowiada i to sobie po prostu gdyby instalujemy tego naszego listenera, który na te zdarzenia będzie się gdyby będzie nasłuchiwał na tych zdarzeniach. Dobrze, to w takim razie zobaczmy, jak to nam zadziała. Ten serwis na razie wyłączę z konsolki. Włączę ten tutaj z naszym monitoringiem. Dobra, w międzyczasie zobaczmy, czy się zarejestrował. Tak, zarejestrował się, bardzo fajnie. Na razie się tutaj nic ciekawego nie dzieje, po prostu nasz serwis został uruchomiony. Teraz odpalam tego mojego klienta z monitoringiem. Dobra. No i teraz, tak jak poprzednio, daję mu jakieś dwie liczby. O, i pojawiła się nowa rzecz, to znaczy między podaniem tych liczb a otrzymaniem odpowiedzi mamy dwa wpisy. Pierwszy wpis mówi Remote Service Call Event, czyli to jest ten event, który mówi, że zewnętrzny serwis został gdyby wywołany. I tutaj mamy informację w stylu, to co jest bardzo ważne, to już proces identifier, jest to ID, które jest przekazywane w całym łańcuszku zapytań. One są takie same. Zobaczcie. One są zarówno takie same w przypadku tego pojedynczego zapytania na kliencie, czyli tutaj mamy końcówkę DC i tutaj też mamy końcówkę DC, ale, i to co jest bardzo ważne, tak jak zobaczycie tutaj, też mamy wpis
Service Call Event, czyli to jest event odpowiedzialny, mówiący o tym, że ten nasz serwis został wywołany. I tak jak zobaczycie, proces identifier jest ten sam, czyli jest końcówka DC7. Tutaj tak samo w momencie, kiedy serwis odpowiada klientowi, też jest ten event jak gdyby rejestrowany. I tak by się działo, gdyby ten nasz serwis wywołał jeszcze inne serwisy gdzieś tam dalej. To znaczy wszędzie ten proces identifier byłby przesyłany w obrębie jednego łańcuszka zapytań. To daje nam taką możliwość, że... Zobaczcie. Skąd? Zmęczyłem się, masz się rację. Jak wrócicie następnego kola w tym łańcuszku zapytań w nowym wątku, to przeszukuję sobie te... Jeżeli to będzie nowy call, nowe zapytanie, to będzie nowy identifier, bo dzięki temu będziesz mógł sobie trakować tylko pojedynczy jak gdyby ten łańcuszek zapytań. Jeżeli to będzie jakieś nowe zapytanie, czyli klient wysyła drugie zapytanie, w tym momencie to drugie zapytanie otrzymuje nowy identifier. Masz jakby A, W, B, W, O, C. No. Tak? I teraz A, W, B dostajesz procesor identifier 1, a teraz B w nowym wątku puszczasz C. To jest ten sam. Ten sam identifier. Dzięki temu możesz trakować, zobaczcie, tutaj macie nano time, czyli macie tak naprawdę czas jak gdyby wywołania, czy też wejścia w usługę, czas wyjścia z usługi i znowuż tam gdzieś indziej, i tutaj konkretnie macie, nie? Jaka to jest usługa, czy to jest ten nasz interfejs calculator service, macie konkretną metodę, jaka została wywołana, z jakimi argumentami. W serwisie oczywiście macie dodatkowo, jaki ten serwis wynik wydał. Da się w tych eventach jakoś formatować nanotime w sposób czytelny? Wiesz co, znaczy jak już masz ten nanotime, to już możesz z nim zrobić co chcesz, tak? W szczególności pewnie najbardziej to, co Cię interesuje, to jest podjęcie tych dwóch liczb, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę czasu spędziłeś w tym serwisie. To jest nasza głowa, tak? To nie jest zbudowane na nanotime. Nie. To jest generalnie, to są nasze logi. To są logi Ratela. Czyli to jest... Jak jest jeszcze z tą analizacją pisklawy? Cyklawy funkcyjne? Wiesz co, mów głośniej, będzie ciężko. Jeśli się pojawiają cykle, na przykład w tych zależnościach między serwisami, no. Czy one zostaną wykryte na poziomie dyskawy? Tak, znaczy wiesz co, wykryte jak wykryte. Znaczy to już bardziej jest odpowiedzialność powiedzmy jakiegoś naszego monitoringu. Bo wyobraź sobie taką sytuację, nie? Masz powiedzmy czas z dokładnością do nanosekundy wywołania czy też puszczenia zapytania do do serwisu, nie? To jest powiedzmy jakiś tam jeden timestamp. Później masz powiedzmy tam jakieś tam latency na sieci. Później masz event, który gdzieś tam w Splunku możesz sobie zobaczyć, że tutaj w tym momencie serwis otrzymał to konkretne zapytanie, nie? Czyli tutaj możesz sobie już zmierzyć po pierwsze, ile czasu tracisz na sieci, później mierzysz, ile usługa jak gdyby spędziła czasu na tym procesingu i później masz kolejny timestamp, czyli od momentu wysłania odpowiedzi z serwisu do momentu, kiedy ta odpowiedź wróciła do klienta. Czyli masz jak gdyby, idąc dalej, nie? Czyli możesz sobie wyobrazić, tak gdyby było taki łańcuszek, to mógłbyś sobie pewnie jakiś dosyć, może byłaby skomplikowana reguła w Splunku, ale prawdopodobnie dałoby radę to jakoś ogarnąć. Wtedy mógłbyś zobaczyć, że jedno ID na przykład wystąpiło w tym samym, na tym samym hoście, na tym samej maszynie, nie? Tak wtedy widzisz, że kurczę, mam cykl, nie? Więc podejrzewam, że jakieś alerty na to można by było zapiąć, nie? Także tak, za pomocą tego możesz to zrobić. Możesz na przykład zapiąć monitoring właśnie na podróży pakietów po sieci, czyli zobaczysz, że o, nagle na przykład coś nam na sieci się przytyka i widzisz generalnie, że jakiś strasznie długi czas tam pakiety siedzą. No i tak samo na poszczególnych maszynach zobaczysz, że o kurczę, na tej maszynie coś się długo nam procesing trzeba, czyli długo potrzeba czasu na odpowiedź, nie? I trzeba coś na przykład z nią zrobić. Więc jakieś fajne grafy albo alerty można na przykład w Splunku wtedy na tej podstawie zrobić, nie? Czyli powiedzmy taki trochę debugging wydajnościowy, debugging sieci. Dobra, to teraz to wszystko wyłączę. No i teraz kolejna rzecz. Czyli testowanie. Pytanie jest takie,
mam bardzo fajnie te moje usługi, mam mojego klienta, który sobie z tych usług korzysta. Ale pytanie jest takie, czy da się to w jakiś sposób fajnie przetestować, te moje usługi? Odpowiedź jest tak, da się. A konkretnie tak. Mam tutaj taki teścik integracyjny. To jest zwykły taki, powiedzmy, teścik JUnitowy. I tutaj mam moją anotację Rattle Test, gdzie podaję konfigurację springową. W której to konfiguracji, to jest ta konfiguracja, w której to konfiguracji wystawiam po prostu ten mój bin, który implementuje interfejs Calculator Service, nie? I teraz to, co się zadzieje, to jest to w momencie, kiedy uruchomię ten test, to po pierwsze, Rattle skorzysta z takiego wewnętrznego rejestru, to już nie będzie korzystał z Zookeepera, no bo powiedzmy jest, nie każdy musi mieć tego Zookeepera gdzieś tam lokalnie, albo gdzieś na maszynie, nie wiem, Jenkinsa, czy gdziekolwiek indziej, tylko on sobie sam on demand postawi taki in-memory server, gdzie zarejestruje sobie tą usługę, czyli ten nasz calculator service i dalej będzie próbował sobie ją zdiscoverować, czyli zautowerować z tego rejestru in-memory. To jest taki bardzo prosty, rejestr usług do wykorzystania tylko w testach. Oczywiście produkcyjnie będzie nam zależało, żeby korzystać z Zookeepera, dlatego że on jest, ma wszystkie te fajne keywordy, które system rozproszony powinien mieć, czyli tam fault tolerant, high availability itd., itd. Dlatego, że Zookeeperem możecie sklastrować. Możecie mieć na przykład klaster złożony z trzech maszyn Zookeeperowych, więc nie będzie spofa, single point of failure. Więc nawet jak mam jakieś tam maszyna z Zookeeperem padnie, no to dalej wszystko będzie fajnie śmigać. Możecie, jak wam zależy, możecie nawet postawić większy klaster i tak dalej. Więc to wszystko fajnie działa. Natomiast tutaj to jest taki typowo do testów bardzo prosty serwis w pamięci. No i dobra. No i co? No i tworzymy sobie później tego naszego klienta. Tutaj się w sumie też nic ciekawego nie dzieje. Tutaj sobie go tworzymy też sobie. Tutaj akurat nie korzystamy z tego wyszukiwania, tylko mu dokładnie mówimy, z jakiego serwisu chcemy skorzystać, z tego, którego tutaj discoverowaliśmy. I odpalamy sobie jakąś tą naszą metodkę, tu akurat jest metoda SimpleSum, która w zasadzie robi tylko tyle, że odpala tę metodę add na tym serwisie. No i później sprawdzamy, czy faktycznie nasza suma się zgadza. Odpalamy teścik. O, i super, test przeszedł. Czyli rzeczywiście suma była taka, jaką się spodziewaliśmy. Dobrze. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. To taka a propos trochę, jak działa ten Rattle. Tutaj tak bardziej obrazkowo. Czyli mam naszego klienta, który ma tą anotację Discover. On korzysta z tego naszego serweru usług. Produkcyjnie to będzie Zookeeper, żeby sobie pobrać adresy opublikowanych usług. Tutaj oczywiście z drugiej strony mamy serwisy, które te swoje adresy publikują w tym rejestrze i później już bezpośrednio komunikacja po Hessianie, czyli tym protokołem binarnym, idzie pomiędzy klientem i serwerem. Natomiast pytanie jest takie, co się zadzieje w momencie, kiedy jakiś klient na przykład przestanie odpowiadać, tak? No bo będziemy mieli jakiegoś laga na sieci, tam też jest opcja do skonfigurowania Zookeepera, żeby powiedział, czy też jakoś stwierdził, no, nie wiem, po jakim czasie uważa ten nasz serwis za niedostępny. Tam oczywiście też jakoś tam konfigurowalny. No, ale powiedzmy, ma jakiś tam defaultowy timeout. No i jak to się dzieje, że Zookeeper wie, że na przykład taki serwer padł? No więc Zookeeper ma taką koncepcję nodów efemerycznych. I to działa na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy nasz serwis się rejestruje w Zookeeperze, to tam jest tworzony, tak jak widzieliście, jest tworzony ten Z-node, czyli ten node, gdzie mamy
ten nasz adres dostępny. I to jest właśnie node efemeryczny, ephemeral node. I w momencie, kiedy z jakichś powodów to połączenie gdzieś tam zanika, zookeeper nigdy nie widzi, tego serwisu, w tym momencie gdyby automatycznie ten ephemeral node jest usuwany. To jest taka cecha. Czy to jest ścieżka, czy to jest powiedzmy z-node, który jest, czy też trwa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest otwarte połączenie pomiędzy serwisem a zookeeperem. W momencie, kiedy połączenie jest urwane, automatycznie ten z-node jest usuwany i wtedy idzie po prostu event do klienta z informacją, że słuchaj, padło nam połączenie, uważaj ten serwis za niedostępny. Tak jak wspomniałem na samym początku, tutaj jest na GitHubie jest dostępne właśnie, to akurat jest moje repo, to jest to, powiedzmy, o którym mówiłem wcześniej, jest dostępny ten Rattle. Jeszcze wczoraj stworzyłem pull requesta z jakimiś tam poprawkami przy okazji robienia tej prezentacji. Więc jeżeli ktoś dzisiaj koniecznie chciałby odpalić ten mój kod, który tam podałem, to proponuję dzisiaj skorzystać z mojego repo. Wtedy na pewno zadziała, natomiast gdybyście chcieli skorzystać z tego repo payu-owego, to wstrzymajcie się, aż zmerżują ten mój pull request. Ale podejrzewam, to skorzystać dnia czy dwóch. Tak jak wspomniałem, jest to bardzo fajne wiki, które opisuje w większych szczegółach to, co dzisiaj wam tak w skrócie pokazałem, czyli te feature'y Rattle'a, ale ciekawostka, zauważyłem, że nie wspominają o tych dwóch anotacjach, które myślę są bardzo fajne i użyteczne, czyli cacheable i retry policy. Nie wiem, być może to przeoczenie. W każdym razie to jest rzecz dodana, czego nie ma na wiki. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tutaj macie mniej więcej to, jak napisane, jak ten Rattle rzeczywiście działa w skrócie, czyli tutaj mam load balancing, czyli skalowalność na żądanie, czyli sobie dynamicznie możecie dodawać i usuwać te serwisy. Nie potrzebujecie rzeczywiście zmieniać nic w kliencie, klient sobie dalej chodzi, on po prostu dynamicznie dostaje informacje, z jakich serwisów może korzystać. Monitorowanie, czyli sposób wysłania tych eventów, jakie są dwa różne rodzaje tych serwisów, czyli Zookeeper i ten e-memory server. W skrócie macie też opisane, na jakich zasadach Rattle stara się działać, czyli co jest tak naprawdę tutaj dla niego istotne, czyli przede wszystkim discovery na podstawie kontraktu, czy też wstrzykiwanie na podstawie kontraktu, czyli dokładnie to, jak, czyli w taki sam sposób, jak działa Spring. I w zasadzie macie na koniec takiego małego tutoriala, który też może was tam pomóc przejść przez całe gdyby konfigurację, jak nie wiem, zapięcie tego wszystkiego. Albo możecie skorzystać też z mojego repo, tak już w zasadzie macie wszystko zrobione. Tutaj ewentualnie możecie się tego posiłkować i zobaczyć krok po kroku, jak się to konfiguruje. No i cóż, w zasadzie z grubsza to by było na tyle, to co chciałem wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że jakoś was to zainteresowało i będziecie chcieli się na przykład pobawić się Rattle'em, zobaczyć może też, jak on działa. Być może, jeżeli ktoś stwierdzi, że jest to fajne, to będzie chciał na przykład gdzieś tam go użyć. Jeżeli chodzi o użycie, to w czasie, kiedy pracowałem jeszcze w Payu, to bo ta Rattle był tam właśnie pisany z myślą o tym, żeby go użyć w naszych gdzieś tam systemach produkcyjnych, to wtedy generalnie już była instancja Rattle'a na serwerze produkcyjnym, jeszcze nie odpalona, czyli flaga była na false. A dalej co się stało, niestety nie wiem, ale wiem, że dalej jest utrzymywany ten Rattle. Jakieś tam komity się pojawiają, także nie dopytywałem kolegów, czy używają go produkcyjnie, czy nie. No dobrze, to z mojej strony. A, i gdyby ktoś na przykład chciał też do niego komitować, jakieś nowe fajne feature'y dodawać, to oczywiście jest more than welcome. Bardzo, bardzo polecam.
No i cóż, i to by było na tyle. Także macie jakieś pytania? Jak wygląda wersjonowanie tych? No bo rejestrujemy interfejs, tak? Na przykład on ma, za chwilę wrzucimy nową metodę do niego, nie? Wersjonowanie API. Wersjonowanie API. Jak zareaguje na przykład, jeśli po drugiej stronie nie będzie tej metody jeszcze? Wiesz co, na ten moment Rattle tego nie obsługuje. To znaczy, jeżeli wrzucisz mu dwie usługi, które nie wiem, mają teoretycznie... Tak, to wtedy on tego nie zaczai. Znaczy będzie korzystał po prostu tylko z tych metod, znaczy jeżeli w kliencie będziesz miał powiedzmy jedną metodę mniej, no to oczywiście z tej nowej nie skorzystasz. Natomiast z drugiej strony, jeżeli usuniesz jakąś metodę z tego serwisu, z tego interfejsu, no to wyskoczy błąd, że sorry, ale nie wiem co to jest. Także nie, jeżeli masz dwie usługi, które... Bo on tylko wie, on tylko zna nazwę tak naprawdę tego interfejsu, nie? Więc jeżeli pod spodem masz dwie różne wersje, no to nie zaczaj tego. Ale to jest... też zresztą są opisane tutaj na wiki, to na pewno jest jakieś tam pole do developmentu jeszcze. Jakbyśmy chcieli wymienić Krystiana na coś innego, na coś bardziej, to tak powiem, celowego. Tak, jest taka możliwość i to też jest w zasadzie opisane na wiki. Dla klienta jest protokół komunikacyjny pomiędzy klientem a serwisem jest transparentny, znaczy ty nie wiesz tak naprawdę z czego korzystasz. To są wewnętrzne bebechy tak naprawdę Rattle'a i to było celowe gdyby pomyślane. Jedynie co jak gdyby klient do czego ma dostęp to jest adres Zookeepera i tyle w zasadzie. Tylko o tyle wie, tylko do tego ma dostęp. Natomiast tak, jest oczywiście taka opcja, żeby wymienić ten protokół transportowy na coś szybszego, coś lepszego. Nie, także jak najbardziej taka opcja jest. Lubujemy te bity, to jak się mają te skoki, jakieś jeden jest stosowny, czy kierowane? Wiesz co, znaczy, to jest powiedzmy taka bardziej abstrakcja tak naprawdę. Korzysta z tego jak z binów springowych. Natomiast prawda jest taka, że to jest bin do momentu, kiedy usługa jest dostępna. To znaczy, w momencie, kiedy serwis nam się wywali, no to w tym momencie automatycznie ten bin, czy też ta instancja znika, nie? Domyślnie? Chyba tak. Tak, chyba tak. No. Ta notacja Discovery, ona wspiera odrejestrowanie się serwisów? Tak, wiesz co? Tak, 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 tak. Wiesz co, to działa na tej zasadzie, że w momencie, kiedy albo administrator ubija serwis, albo z jakiegoś powodu gdzieś tam mamy problem z połączeniem, no to wtedy ten ephemeral node na Zookeeperze jest usuwany. No i w tym momencie Zookeeper wysyła do swoich klientów, bo też mają ich informacje, kto pytał się wcześniej o daną ścieżkę, czyli o tak naprawdę o daną usługę. On ich informuje, że ten node mi zniknął, już sobie usunię go lokalnie, nie? Bo jak mówiłem, on ma lokalnie zapisane te instancje, z których sobie korzysta, wybierając jakąś tam strategię rondrobinową, no i później usuwa i już później z nim nie korzysta. Czy jakieś pytania? No dobra, to w takim razie ja bardzo dziękuję za uwagę.